Już za chwilę rozpoczną się ferie, nie wszyscy będą mieli okazję wyjechać na wypoczynek za miasto, dla tych pozostających w domach atrakcji nie zabraknie. Sprawdziliśmy specjalnie dla Was kilka miejsc, gdzie organizowane są zajęcia. Bądź fit z impresją, to bezpłatne zimowe warsztaty taneczne dla każdego. Wszystko rozpocznie się 20 lutego, potrwa do 24 lutego. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica w Płocku i będą prowadzone w trzech grupach wiekowych. Taka grupa 6-9 lat, takie najmłodsze dzieci. Dla nich są troszeczkę krótsze zajęcia, bo sam jeden trening trwa 1,5 godziny, natomiast dla dzieci trwa około 50 minut. I te zajęcia dla najmłodszych są w godzinach od 16 do 18. Codziennie inny trener, a nawet dwóch trenerów. A do południa, czyli od godziny 10 do 13:30 są dwie grupy wiekowe starszych dziewcząt i chłopców, bo tutaj nie mamy ograniczenia. Zajęcia są prowadzone właśnie w dwóch grupach do 13 lat, od 9 do 13, 14 i starsze. Przygotowano 5 rodzajów zajęć: klasykę, street dance, jazz, modern jazz i cheerleading. Więcej informacji na temat warsztatów, a także jak się zapisać, na profilu facebookowym płockich cheerleaderek Impresja. Pilotażowy program stworzył MMKS Jutrzenka Płock. Na ferie na sportowo zaprasza dziewczyny. Odbędą się dwa kampy 14-16 lutego oraz 21-23 lutego. Jest skierowany dla dziewczynek klas 1-3. Przede wszystkim szukamy i zachęcamy dziewczynki do zabawy, aby zaczęły się bawić w tą piłkę ręczną, bawiły się w sport. To nie będą skonkretyzowane ćwiczenia typowo ukierunkowane na piłkę ręczną. Wszystkie ćwiczenia będą oparte o to, co się, o rozwój sportowy dzieci w danym wieku. Zawodniczki nasze, czyli Paulina Zaręba i Ola Pawłowska, będą prowadziły te zajęcia. Dla każdego dziecka jest przewidziana koszulka, wyżywienie, żeby było zdrowe, to oczywiście owoce, woda, ubezpieczenie, opieka pielęgniarki, więc serdecznie bardzo zapraszamy. W ramach kampów zaplanowano 4,5-godzinne zajęcia, na których uczestnicy poznają tajniki piłki ręcznej, ale przede wszystkim będzie dobra zabawa ruchowa. Zajęcia odbędą się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 16. Drugi tydzień ferii fani piłki ręcznej mogą spędzić na Orlen Arenie. Piłkarze ręczni i nożni Wisły poprowadzą specjalne zajęcia. Zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat. Będą to konkurencje piłka ręczna, piłka nożna, sprawnościowe. Na boisku będą pomagać przy ćwiczeniach zawodnicy i trenerzy obu sekcji piłki ręcznej, piłki nożnej. Przewidziane jest również parę nagród dla najlepszych uczestników. Myślę, że wszyscy fajnie się zabawią. Chcemy również jakby wybrać najbardziej sprawną osobę. To będą nam w tym pomagać właśnie trenerzy i zawodnicy, żeby takiego małego sportowca znaleźć. Zajęcia rozpoczną się o 11, potrwają do 16, liczba miejsc ograniczona, trwają zapisy, szczegóły w Orlen Arenie. Jest również propozycja dla lubiących piłkę nożną. O atrakcję zadbało Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego Wisła Płock. Proponują zajęcia m.in. na balonie. Atrakcje, jakie będą, bo to jest najważniejsze dla dzieci, to przede wszystkim same zajęcia, 5 jednostek treningowych na tym pięknym obiekcie, na którym się teraz znajdujemy. Kolejna rzecz to taka atrakcja, mi się wydaje, jeden dzień jest poświęcony na wyjazd na termy do miejscowości Uniejów, także tam już jesteśmy przygotowani i nasi trenerzy też dograli pewne rzeczy, także fajna, atrakcyjna sprawa dla dzieciaków. Kolejne rzeczy to będzie wizyta w Zoo Płockim i plus lekcja dydaktyczna, będą zwiedzać nowe akwaria, więc uważam, że warto dzieci tam przyciągnąć. To jest jakby też ukłon w stronę tego, żeby nasze miasto poznawać z każdej strony, żeby te dzieci widziały i mogły się gdzieś później pochwalić, że takie fajne rzeczy w naszym mieście istnieją. Druga sprawa to będzie też wizyta w jednym z takich, bym powiedział, klubów rozrywki z laserami, także fajna też, mam nadzieję, impreza będzie. Kolejne to będzie ścianka wspinaczkowa, czyli kolejna atrakcja nasza, którą miasto proponuje.
i oczywiście w tym są obiady zapewnione. Dzieci przyprowadzamy od godziny 8:30, odbieramy o godzinie 15:30, także 7 godzin dziecko przebywa poza domem w fajnej, aktywnej i miłej atmosferze. Na koniec dla uczestników przygotowano pamiątkowe medale. Zajęcia zorganizowano dla dzieci z rocznika 2004-2010. Szczegóły na stronie ssm-wisla-plock.pl. Zajęcia dla najmłodszych przygotowano również w Młodzieżowym Domu Kultury. Tu atrakcji nie zabraknie. Od 9 do 15 będą trwały półkolonie. Będą wyjścia na basen i do zoo. W naszej chwili w Ogrodzie Jordanowskim od godziny 9 do godziny 13 pani Daria Makowska organizuje takie zajęcia dla dzieci. Kto z Państwa mieszka gdzieś w pobliżu Ogródka Jordanowskiego lub miałby ochotę tam przywieźć swoje dziecko, liczymy na to, że może spadnie śnieg, więc będą to też zajęcia na zewnątrz, na naszym placu zabaw, ale wiele różnych zgadywanek, grania w gry planszowe, wiele różnych łamigłówek dzieci będą rozwiązywać, także na pewno nie będzie nudno. W drugim tygodniu ferii, również w naszej filii MDKuś, odbywają się warsztaty plastyczne, które poprowadzi pani Katarzyna Adamska z panią Magdaleną Bieniek. Również wiem, że w trakcie tych warsztatów będzie można nauczyć się takich zajęć z PowerDexu. Będą też zajęcia ceramiczne. Dzieciaki wiem, że mają zaplanowany wyjazd do skansenu do Sierpca. Także naprawdę nie będą się nudziły. W ramach zajęć zaplanowano również warsztaty dla rodziców i dzieci. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 24 364 77 15 lub w Młodzieżowym Domu Kultury przy Tumskiej. Jeśli nie na sportowo, to może w Muzeum Mazowieckim. Tu przygotowano również sporo atrakcji. Głównym tematem zajęć będą zapusty, czyli o karnawale prawie wszystko. Na pewno będą zajęcia plastyczne, na pewno będą prezentacje multimedialne, bo trzeba tutaj dzieciom to w jakiś sposób ciekawy przedstawić. W dziale etnografii tutaj Magdalica Kaczan oraz Grzegorz Piaskowski też mają wspaniałe ekspozycje muzealne i tutaj na tle tych ekspozycji będzie można też przy okazji dzieciom zbliżyć ten temat. Oczywiście będzie poruszony temat karnawału i Nowego Roku, to przede wszystkim na Dalekim Wschodzie, bo taką ekspozycję w Spichlerzu również mamy i to też będzie pewną ciekawostką. Bardzo ciekawych rzeczy dzieci dowiedzą się w Muzeum Żydów Mazowieckich, bo tutaj te tradycje i zwyczaje karnawałowe, noworoczne wyglądały zupełnie inaczej niż znają to dzieci współcześnie i w rodzinach chrześcijańskich czy w wierze katolickiej wychowane. Także tutaj ta różnica. Będą także zajęcia plastyczne, bo samodzielnie dzieci będą wykonywały maski, dlatego że pierwszy i drugi tydzień planujemy zakończyć balem oraz korowodem właśnie wesołych, przebranych naszych podopiecznych na okres ferii, którzy się do nas zgłoszą. Przygotowano gry, zabawy, zwiedzanie muzeum. Zajęcia będą trwały od 10 do 14:45. Jak co roku specjalne atrakcje przygotował Płocki Ogród Zoologiczny. W tym roku oferta jest bardzo bogata. Zajęcia będą odbywały się między 11 a 13. Będzie specjalna seria prelekcji o trasie zimowego zwiedzania, ale także o nowych akwariach. Będzie się dużo działo. Proponuję spojrzeć na nasze strony internetowe, gdzie jest cały kalendarz tych prelekcji. Tak ten kalendarz pięknie wygląda. I codziennie mamy inny odczyt, inne zajęcia dydaktyczne. Nie będę może wymieniał 10 tytułów, niech to będzie zagadką, niech nasi młodzi widzowie się troszeczkę potrudzą i znajdą sobie te tematy i wybiorą się na to, co ich interesuje. Ale ja wiem z lat poprzednich, z doświadczeń, że zwykle jak ktoś łapie bakcyla w pierwszy poniedziałek, to kończy w ostatni piątek tygodnia i przychodzi codziennie w czasie ferii na te zajęcia. Nie ma zapisów, obowiązuje jedynie bilet wstępu. Jak zapewnia dyrektor Kelman, dla każdego chętnego znajdzie się miejsce.